Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test wideorejestratora XBlitz S6, czyli sprzętu nagrywającego w rozdzielczości 2K, kosztującego 349 zł i będącego przeznaczonym dla osób ceniących sobie możliwie kompaktowe urządzenia tego typu, ponieważ w tym modelu nie mamy wbudowanego ekranu, a obsługa odbywa się przy pomocy aplikacji na smartfona. Zanim zajmę się omawianiem wideorejestratora, wspomnę jeszcze, że producent zapłacił mi za przygotowanie i opublikowanie recenzji S6, bo normalnie na kanale wrzucam tylko testy samochodów, ale nie ingerował w zawartość filmu. Startujemy! Zacznę od prezentacji zestawu sprzedażowego. Pudełko w S6 nie jest zbyt duże, zostało fajnie moim zdaniem wykonane, ponieważ to czarne wykończenie buduje taki trochę luksusowy nastrój podczas wyciągania z niego rzeczy, do których zalicza się oczywiście właściwy wideorejestrator. Mamy też kabel zasilający, z jednej strony zakończony złączem 12V, z drugiej mini USB, mamy instrukcję obsługi oraz naklejkę do przyczepienia do szyby i dopiero do tej naklejki przykleja się później wideorejestrator. To są te bardziej standardowe rzeczy. Do mniej standardowych zaliczyłbym kabel USB, mini USB, aby móc zgrać w ten sposób pliki na komputer z karty pamięci. Można też tą kartę pamięci włożyć do czytnika na USB. Mamy także ściereczkę z mikrowłókien, a także naklejkę informującą, że sprzęt firmy XBlitz strzeże samochodu. Więc zestaw, jeśli chodzi o takie drobne dodatki, jak na półkę cenową, jest całkiem bogaty. Ponieważ testowane urządzenie zaprojektowane zostało do obsługi przy pomocy aplikacji mobilnej, to ilość fizycznych elementów sterujących została w nim ograniczona do minimum. Przycisk jest tylko jeden, który służy do włączania, wyłączania, ale też pauzowania i wznawiania nagrywania. Na przeciwległej ściance mamy szczeliny na kartę microSD, jest też mini USB, z tyłu znajduje się mikrofon, element mocujący do szyby jest regulowany, nie ma tutaj żadnej śruby, żeby to jakoś usztywnić, ale na chwilę obecną na żadne luzy się nie zanosi, żeby one się miały jakoś tutaj pojawić. Całość jest bardzo solidnie zmontowana. Mamy też dobrej jakości czarny plastik. Obsługa przy pomocy smartfona działa bardzo sprawnie. To, co mi się na samym początku spodobało, to fakt, że XBlitz S6 nie wymaga tworzenia żadnego konta, tylko wystarczy połączyć się z jego siecią Wi-Fi, co udało mi się za pierwszym razem i gotowe. Aplikacja jest szybka, ani razu mi się jakoś nie zawiesiła, zapewnia też płynny obraz na podglądzie i estetyczny interfejs, który nie jest jakoś przesadnie rozbudowany, ale żadnej istotnej funkcji nie brakuje. Aplikacji nie testowałem na iPhone'ach, ale na Androidzie jest ona moim zdaniem super i żadnych słabych stron w niej nie widzę. Końcówka dołączonego do zestawu kabla mini USB poprowadzona jest do góry, dzięki czemu kabel można estetycznie poprowadzić po krawędzi szyby. Wideorejestrator też jest niewielki, co powoduje, że zamaskowanie go gdzieś za lusterkiem nie stanowi problemu i taki efekt uzyskano dzięki temu między innymi, że nie ma tutaj przyssawki, tylko naklejka. Co jednak dla osób, które zmieniają samochody albo po prostu obawiają się zostawiać w niektórych miejscach ten wideorejestrator, będzie problematyczne, no bo tą naklejkę trzeba będzie nie tylko odrywać od tej szyby, ale później jeszcze wymieniać, ponieważ jest ona kilkurazowa co najwyżej. Kabel zasilający ma długość 3,30 m i niestety został zakończony na sztywno wejściem do gniazda 12V. Nie ma tutaj adaptera na USB. Status działania urządzenia sygnalizuje bardzo lekko świecąca dioda, znajduje się ona tutaj. Mamy też komunikaty głosowe. Są one w języku angielskim. I stop i start są mocno zlewające się podczas jazdy akustycznie. Wiadomo, że za bardzo się z tego nie będzie korzystać, ponieważ większość osób po prostu będzie jechało cały czas z tym wideorejestratorem, on będzie nagrywał non-stop. Ale gdyby ktoś jednak chciał go wyłączać, włączać manualnie, no to może mieć to trochę utrudnione. Jednym z głównych wyróżników testowanego wideorejestratora jest wyższa rozdzielczość 2K, co oznacza 2560x1440 pikseli, podczas gdy standardem na tej półce cenowej wciąż jest Full HD 1920x1080 pikseli i w XBlitzu też można taką ustawić, podobnie jak 720p. Taką czystą rozdzielczością nie ma co się sugerować aż tak bardzo, bo istotna jest również jakość matrycy i pod tym kątem S6 wpasowuje się w poziom prezentowany przez urządzenie na tej półce cenowej i obraz jest w nim sztucznie przeostrzony, jakieś przejścia tonalne nie są tak naturalne, ale taka charakterystyka sprawdza się pod kątem możliwości wyciągania z nagrań detali w postaci na przykład tablic rejestracyjnych i jadąc przy niezłych warunkach oświetleniowych mogłem bez problemów to robić i chwalenie się producenta szczegółowością to nie jest tylko marketingowe gadanie, bo naprawdę wypada ona tutaj dobrze. Dodatkowo wideorejestrator nie myli się z doborem ekspozycji i kolorów i nawet jadąc pod słońce nawierzchnia była odpowiednio doświetlona, zatem również w przypadku ustawienia
ustalania ogólnego przebiegu zdarzenia nie powinno być za dniem problemów, no i dzięki temu nagrania wyglądają po prostu naturalnie. Szczegółowość pogarsza się trochę w sytuacjach, powiedzmy, trudnych dla procesora do przetworzenia, gdy jedzie się na przykład przez las, ale wtedy wciąż u mijanych aut mogą jakoś wyłuskać pożądane detale. W nocy nie ma co już na to liczyć, ponieważ wtedy XBlitz S6, jak każdy wideorejestrator, musi podbijać czułość, co doprowadza do degradacji jakości i nawet pomimo tego, że ilość klatek na sekundę bez względu na warunki świetlne wynosi w testowanym modelu 30 i są one dobrze od siebie oddzielone i w dzień pozwalają na wyciąganie szczegółów bez rozmyć, to w nocy się to nie udaje, ale ogólna czytelność nagrań wypada już ok, ponieważ nawet jadąc bez żadnych dodatkowych źródeł światła, nawierzchnia jest jasna, ale nie przepalona, a gdy te źródła światła się pojawiają, to też ekspozycja jest ustawiana odpowiednio i nie wariuje ona, gdy na przykład mijają nas inne auta. Obrazy z wideorejestratora nagrywane mogą być w pętlach trwających 1, 3 albo 5 minut i przy zastosowaniu kodeku H265, którego nie udało mi się zmienić w ustawieniach na starszy H264. Minuta nagrania zajmuje wtedy około 110 MB, a gdy cała karta pamięci się zapełni, to najnowsze nagrania zaczynają nadpisywać najstarsze, chyba że jakiś plik znajduje się w folderze chronionym i może tam trafić w sytuacji, w której wbudowany w wideorejestrator czujnik przeciążeń wykryje potencjalne zdarzenie drogowe i wtedy nagranie je przedstawiające nie będzie usuwane. Poza tym XBlitz S6 nie oferuje jakichś dodatkowych barierów pokroju modułu GPS czy baterii, ale odwdzięcza się za to małymi wymiarami, bo to, że jest on niewielki, pokazywałem wcześniej, ale teraz dopowiem, że ma on dokładnie 7,8 na 3,4 na 4,5 cm i waży 65 gram. Pole widzenia zastosowanego obiektywu to 145 stopni, a tak wbudowany mikrofon zbiera dźwięk. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. W razie potencjalnej kolizji numery rejestracyjne sprawcy mogłyby brzmieć WA4229. Podsumowując, XBlitz S6 nie jest urządzeniem dla każdego, ponieważ obsługa przez aplikację nie jest tak bezproblemowa jak przyciskami na obudowie, jeśli ktoś na przykład łączy się poprzez Android Auto, a jak ktoś w ogóle nie ma smartfona, to będzie jeszcze gorzej, ale jeśli taki sposób sterowania będzie dla użytkownika ok, to producent, pozbywając się ekranu, dobrze wykorzystał zaoszczędzone pieniądze i S6 odwdzięczy się nagraniami naprawdę dobrej jakości, a także dopracowaną aplikacją na telefony. I to wszystko, co przygotowałem o wideorejestratorze XBlitz. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zapraszam również do subskrypcji kanału, jeśli ktoś nie ma, ponieważ kolejne materiały na WahaczTV pojawią się wkrótce. Na razie!